Witam Was bardzo serdecznie, tu jest Betairon i zapraszam Was na ostatni odcinek z gry Alpha Protocol. Wróciliśmy do miejsca początku gry i mamy tu wszystko załatwić, tak dalej, tak dalej. Swojego! No to żeś super kurczę trafił, no gratuluję. Czy gdzie, jakaś kamera gdzieś jest, czy to? Tam mi na zielono się ten. Kurczę, zobaczymy, no musimy dopaść tam tych wszystkich cwaniaków. Nie położyłeś się, dlaczego? Aha. Poważnie, wieżyczkę tam macie. Gdzieś. Gdzie to jest? A tam, Jezus Maryja. Dobra. Dajmy sobie te uspiejące. No i lecimy. Włączę sobie jeszcze alarm wkurzający. A kurde, niepotrzebnie, żem ten... Jeszcze sześć jest, jejku! Dobra. Jedziemy. Z centrum medycznego. To! Zobacz, 18. Mamy jakieś punkty do roz... Jezu, nie to. Do wydania... No, 10 punktów mamy. 10 punktów... Wiecie, to już takie jest ostatki, więc może faktycznie ten karabin sobie wrzucę. Może się przyda? Nie pamiętam. Myślałem, że tam jest ten jeden, jeden ostatni. No dobra, i tak podleciał, dostał w karczycho. Okej. Okay. Spoko. O, naboje odsypiające. A, kurde. No, mamy też szpiegowskie szczęście, więc... Dobra, w nosie to mam i tak, wiecie. No, kama... No. Strasznie masakrycznie to się ten napadzie to. Strasznie masakrycznie, tak jak mówię, to trzeba szybko ogarnąć. A, mamo! Nie wiem, po co ja to hakuję. Dwadzieścia minut później. Spoko, i tak tu mi nikt nie przyjdzie, więc... Jej, udało się! Mogę wyłączyć alarm. O kurde. O kurde. Cicho, cicho. Nic się nie dzieje. No, udało się. Dobrze, bo tu i tu mamy. Podnieś przedmiot. No nie, no z Parkerem mieliśmy się chyba, no nie? Agent? Or is it just Mike Thornton now, with the rank stripped away?
O, proszę. Think I can help you? You're wrong. We'll see. I think you'll want to hear what I have to say. Parker, the plan you arranged with Halbeck, it's not going to work. Really? Doubtful. I thought there was a chance you might return. You are resourceful, even for a rogue agent. Well, I have you all to thank for being rogue, don't I? I thought it would just be a cover, but you made it real. If you blame me for this, then you're in error. Miss Tang is to blame. You're saying Mina gave me up? And she ordered the missile strike? The first was done by her, yes. The second was the result of orders we received. Super. She was not responsible for that. I would have preferred you return here, where you could be monitored. As you can see, letting you run around is dangerous. And, despite your flaws, you are a valuable resource. I don't believe Mina would give me up. I don't care what you believe, but I have no reason to lie to you. Now, what do you want? There's little I can do for you, so make it Strada. Quick. You're betraying your own country, Parker. Whatever you think you're doing, it's wrong. No, my country has authorized this, Mike. Although no one will ever know. If you think to appeal to my patriotism by defining it as betrayal, Halbeck's interests had to be protected because it's our national interests. Check up. So that makes Leyland in charge now. Of an entire branch of a U.S. agency? No. We were ordered to assist him in recovering his missiles, in assassinating Shahid, and then killing you. He was given access to the facility and our resources. But why? Why did we cooperate? There's no reason to ask why. You can't tell me that you didn't suspect something was wrong. Nothing was wrong, Thornton. As I said, Halbeck had proper authorization. They asked permission, and they got it. And Westridge didn't object? No, because like me, he follows orders. We were asked to get an agent to do his job and to contract him for my services. Services? What services? I was asked to isolate events in the world and create triggers. While many of these triggers would benefit Halbeck, a great deal would benefit the United States. China grows more powerful by the day. They are Halbeck customers as well. And if they are reliant on Halbeck technology, they are reliant on us. Even better, if they can be lured into action in Taiwan, well, then it buys us time to build strength. And Moscow? Rome? Rome was a reminder to the rest of Europe. Moscow, a necessary distribution center. And the people on the airliner in the Middle East? Those deaths, they are nothing compared to the death toll that would follow if these steps were not taken. Zastępca. Responsible for everything that happened. Mordercy. Gave them the plan for all of this. Sung, the museum in Rome, that airliner. I wouldn't expect you to understand, Thornton. But yes, the government asked me to design scenarios to promote America's position in the world, and to strengthen Halbeck as well. It was the most interesting assignment I've had in years. To use my analytical skills for something besides system maintenance or compiling budget reports for a project of my own. So yes, I accepted the assignment, and I did what I do best, analyze. Prośba, ale o co? Parker, it's not too late. There's no need to side with Halbeck anymore. They don't give a shit about the United... It's not my decision. Ha, on to ma w nosie. This conversation is over, agent. Damn it. Parker. Parker, debilu. Już mi alarm włączyli. Boże drogi. A ja sobie wyłączę alarm. Aha, pomogę. Nie, nie słyszałeś nic. Grzało czegoś czuł. Czy ja potrzebuję tu wejść? Jest tu, 4 jest tu i 5 jest tu. Nie wiem po co.
Jezu, zaś to zły haku, panie, nie! Mamma mia! O. Do systemu. Pójdę medyt zdążę dawać! Tam tego nie widzę, tam jest... Ej. Zdążyłam. A tu co jest? Kto tu jest? Scarlet? Mike. Co ty tu robisz? No. No właśnie. Did they hurt you? No. They asked me a lot of questions. I powiedziałaś co? I think they were mostly interested in finding out what I knew about you. What did you tell them? Not much. I think I learned more about you from them than anything you ever told me. Mike, there's something I have to tell you. O co? Can it wait? We have to get out of here without getting killed. Mike. Co? It's about what happened in Taipei. Co? About Sung. There was a reason I was there. No? I was the shooter. Why are you telling me? Sająco. For what it's worth, I'm glad you told me. What are you going to do? Połączenie sił. Nie wiem po co. What are we gonna do? I need your help if I'm gonna get out of here. I also need that footage. And failing that, your testimony. No way am I leaving you here. I don't think Leyland intends to pay you, and Alpha Protocol's not gonna be nice to you either. And if you're as good as I think you are, having one of the world's best assassins on my side could even the odds. All right, Mike. You've got my attention. I'll get the footage and meet up with you. Okay. I'll get the footage and meet up with you. It'll be all right. Powtórzyła się, kurde mać, kobieto. O, widzicie, tak? Jakbyśmy tu nie przyszli, to byśmy nie wiedzieli, że ona tu jest. Dobra, tam raczej nie wejdziemy, bo nie ma nic do hakowania. Dobra, lecimy dalej. Oh no! O Jezus! Ale przecież pobudź was zalewa, wy co wy... musiał tu przyjść. No i co ty robisz? Wejdziesz tu do gry z powrotem? Nie no, na razie nie będę wyłączać. To nie ma sensu. Dobra, maszynówkę. No się to mam. A ty dostaniesz po twarzy. O tak. Dobra, zostawiam ten alarm. No się go mam. Z lekka. Sobie przeskoczę i go pobiję. Dobra, bo i tak musimy iść w tą stronę, więc ześlizgnijmy się. A, halo! O kurde! O Jezus Maria! Że ledwo żyje! Kurka wodna, zostawmy ich. A! Really could use a hand here. These guys are killing my story. A gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Idę w dobrą stronę, czy coś mi się śni, że idę w dobrą stronę? Tam jest coś. Tam jest coś. Tu jest coś, dajcie mi to hakować. Tak, jest alarm, więc w nosie go mam. O Boże. Cztery tu i pięć będzie tu. A coś tu? Kto tu jest? Co tu jest? Kto? Dobra, spokojnie, ja też muszę się tu... ten... Fuck off, Westridge. Just make sure you don't run away before we get to chat. Ej, ludzie... jeszcze żyjesz, wiesz ty co... Słuchajcie, bo ja nie wiem, gdzie ja mam iść, ja idę w dobrą stronę, po co tu idę? Co tu jest takiego, że ja muszę tu iść? Ale w nosie mam, tak jak mówię.
po co ja tu idę? Nie będę do was strzelać. Nie mam pojęcia, co ja tu robię. Może tam nie ma tam jakieś ten przejścia w tamtą stronę? Czekajcie, bo jestem taka trochę, siedzę na delikatnie ten, znaczy siedzę delikatnie, ha, co to miało znaczyć? Na szpilkach, bo nie wiem, czy idę w dobrą stronę. A jak idę w złą stronę, to co? Tak się zastanawiam. Dobra, tu nie ma nic. To jest alarm. O kurde. Czy ja coś ominęłam? To się bardzo zastanawiam. Aha, tu jest karnet do uratowania chyba, no nie? No nie? Tak mi się wydaje. Czy mi się wydaje? Czy mi się źle wydaje? Czy mi się dobrze wydaje? Co się tu dzieje? Chyba tak. Ale to tak wiecie. Jakieś przedmioty. Jest alarm tu. Czy coś wejdę tu? Ja się tu... O, w życiu. Postrzelamy sobie do cwaniaczku. A co w ogóle tu? Aha, to jest tylko wejście ten. No właśnie to. Nie, raczej leczenia nie potrzebujemy. Nie wiem, czy idę w dobrą stronę. I o co chodzi? Mina was in there because she was conspiring with you. Ej, puść mnie przez te drzwi. To co, olała minę i a ten? I wybrałam nie wiem, teraz nie rozumiem, o co chodzi. Jest zagmatwane. No zobaczymy, o co chodzi. Sprawdźmy, o co chodzi. Nie, bo to jest to. Ej, ej. No i okej, zobaczmy, o co chodzi dalej. Gadżet, znaczy nie potrzebujemy. Czekajcie, a tu jest co? Aha, gadżet, dobra, i tak musimy tamtędy wyjść. No i co tam? Kto tam, co tam? O, jakieś materiały wybuchowe. O, ten cwaniak, Parker. No, na pewno. O, Parker, dostaniesz. Aha, no. No tak. I think they've got the bombs in here. Bombs. And it looks like you only have a few minutes before the timers hit zero. Mike, you need to shut them down. Nie, myślałam, że mi przeskoczysz, kurde. A czemu mi przestawiłeś się na pistolet, przepraszam bardzo? O kurde, wieżyczki tu są. Weź ty mi to weź. O Boże, co to było? Parker.
O kurde, jakiego mam ten? Obliczanie. Jak ja mam do niego dojść, jak on kurde mnie zaraz obstekwuje? No, tu ma zamknięte to. Kolejne wieżyczki. Aha, tam widzę jakiś komputer. Widzę jakiś komputer, dobra. Hej, hej, cwaniaki lecie! No, widziałam komputer. Wystarczy? Mam nadzieję. No wiesz ty co, albo jesteście wkurzający. A ty mnie możesz smoknąć w tyłek. I w twarz. Dobra, gdzie jest ten? Tu jest. Dobra, wyłączę sobie alarm. Dobra. Poziom nam... Jezu, nie to. Poziom nam skoczył. Dobra, karabiny. Teraz punktów doświadczenia dostajemy. Za dużo. Chciałbym się uleczyć, ale to na pewno znajdziemy coś. Jesteś tego pewny? Co się stało z miną? Ona żyje? Gdzieś tam gdzie ja po prostu ulała. W tamtą drugą stronę, gdzie miałam iść. Nie wiem właśnie. To się nam pogmatwało. A to co? Well, there goes our flight out of here. Waste of a missile, but it seems like everybody on this island is trigger happy. Head for the wreckage. I asked the pilot to bring me a resupply in case Leyland refused to pay. On my way. Działam cię. Coś tu jest wartego. Amunicja. A myślałam, że jakoś możemy zjechać. Nie. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Hey Mikey, good to see you. Glad you made it out here to our live fire range. No more practice runs for you. This is the real deal. Keep him busy. I'll be back in a second. The only way out is here. Come on now. Looks like it's all up to me again.
No, jego trzeba pokonać też. On jest na górze, on... A ty czego? Ej, kto mnie... No kuźwa, chyba was... Uwaliło. Zeszłam. No zeszłam, teraz dopiero, dobra. Super. Nic się oczywiście nie dzieje. Jesteśmy tutaj, przy tym miejscu. Wow. Boję się, że oni będą się mi za plecami rozbić. To jest bardzo możliwe, że oni się mogą tak rozbić. No jego trzeba tam dorwać, on jest tam. Ale nie jest cienki. Ćwiczył. No wow, dzięki. On jest taki cwaniaczek, ja bym powiedziała, ten Darcy cały. Nie jest taki mocny. On jest mocny w gębie. Tak się mówi na takich ludzi. No pokaż się. No właśnie. No właśnie, on ma przydupasu. To jest nie fair. Czy ktoś tam jest za moimi plecami? Kuźwa mać, co to ma być? Aha, on jeszcze przeżył. Dobra, lecimy do przodu, bo amunicję dropią. No chodź, cwaniaku! O Boże, ile granatów. Weź, nie rzucaj granatami, debilu! Wydaje mi się właśnie, że on będzie... Jak jesteśmy troszkę bliżej? Gościu! Gdzie ty to rzuciłeś? Aha, teraz w moją stronę akurat. Ale chyba możecie do niego podejść i możecie z nim się pobić, z tego co... Nie. Mój błąd. Wydawało mi się, że się tak da. Wystaw temu łeb. Ale możecie granatami chyba. O kurde, dzięki. Ale on powinien siebie ten... ranić. Mam jakieś granaty, rzuciłabym mu chętnie. Coś tam mam. O kurde, to wybuchnie zaraz. No nie, no jak widzicie, najlepiej na dystans go brać. Mieć. Brać? Mieć? Co się z nim stało? Gdzie on jest? No nie, to nie jest on. Gdzie ty jesteś, chłopie? Zbugowałeś mi się tam. A gdzie on jest? Halo? Halo? Czy on mi się kuźwa zbugował właśnie? No, to fajnie.
super. Fajnie, dzięki, żeś mi się kuźwa zbugował. No wszedłbyś mi na tą drabinę, co? Bo ja muszę obczaić, gdzie on jest, co on z nim się tam... Gdzie on jest?! On mi się zbugował. No nie, no bez jajców. Wow. Ha, ha, ha. Chyba gdzieś ten będzie, co? Wow, on mi się zbugował. Granaty go zbugowała. Super. Powiedzcie, że on się tam dalej zbugował mi. Dobra. Wejdziemy sobie tam na wieżę. Tak będzie najlepiej. Tak będzie najlepiej. No, tak będzie najlepiej, wiecie. Bo on tam będzie miał snajperkę, będziemy mieli tu u góry raczej... Znaczy, oni mogą wejść, wiecie. Gdzieś przybliżenie. Chodź. No chodź. Nie, spoko. Spoko. No i mamy święty spokój, jak to się mówi. Ale zbugował mi się, jak widzicie. Niestety. Rzeczy. Bywa. Rzuciłam granata. Nie, ty rzuciłaś granata. Dlaczego? No rzuciłam, bo mogłam. Dobra, jeszcze sobie pozbieram amunicję. Leczyć się uleczamy też, czemu by nie? Dobra, lecimy. Lecimy do przodu, blisko końca. Anything at the crash site? No, a helicopter. Jak przyleciał. Brawo ty po prostu. Gratuluję. Aha, no właśnie. Będziemy mieć walkę z helikopterem. Po to nam tam rzutnie rakiet. Tu bym się ogarnęła. Gości. Oż ty w życiu! Panie! Panie drogi! To nie jest jakieś trudne. Nie musicie się martwić o to, że akurat ten... O kurde. Bolało. Oła. Ile jeszcze tych wyrzutni rakiet? Aha, tam jest jeszcze, widzę. Tutaj. Dostał. Tam jeszcze mamy...
Mocny ten helikopter. Mam nadzieję, że teraz ostatni ten. Tu to wyrzutnia rakiet. A tu nie. Nie, graczu. Chodź, bo już się chyba kopcisz. Jeszcze nie! Jejku. Dobra, teraz ostatni. I co? Spadajżesz, kurde mać! Czy ja pominęłam jakąś wyrzutnię? Nie sądzę. Mamy amunicję. No dzięki w plecy. No nie no, raczej wszystko. Nic z tym się nie wydaje, żeby ominęła. Pewnie wystarczy napindzilać ten. Do leczenia przyda się. Tak. No nie, nie bardzo. Picking up a boat approaching the island. I think someone's about to exit stage left. Must be Westridge's ride. He was in charge here. Well, that means you'll know where he's headed, and you can meet up with him. The topside buildings here are all entrances to an underground facility. The structure you see, half a click ahead, that's the entrance to the boat pens. Boże, ja tu nic nie widzę! Spotkaj się ze wsparciem. Którym? Gdzie jest mój Albatros? Miał tu być gdzieś. Co jest grane? Co się z nim stało? Halo, gdzie on jest? You're out of luck, Mike. I'm taking the only route off the island. Jak leci? Pójdziesz na... A, Boże. Da się. Da się modyfikować ten wieżyczkę. O jejku. Dobra, już schodzę do was. Ledwo żyję, ale schodzę. No chodź tu! Jedna wieżyczka, druga wieżyczka. Ale bym cię wieżyczek. Dobra. Padł. No już lecę, no. Westridge, gdzie jesteś? Wróć! Kurczę. Dobra, już to tak dziwnie. Jezus Maria. Nice job, Mike. But I can't let you leave with that data. Give up now, and we'll go easy. Fuck off, Westridge. O Boże. Just make sure you don't run away before we get to chat. Take him out. Yeah. Mike, take out your target. The bays are filling up. There's not much more time. Less nagging would help. Then get to the killing. He's camped out in the control room, and he's got his buddies covering him. Well, if he's camping, I suggest you get to one of the upper catwalks and then wait for the shot. Sorry, przecież on głową wystaje, to jest oszustwo. Znaczy wiecie. Ja sobie tak mogę stać i go pokonać i. I koniec. Koniec. I się teleportowałam. To jest umiejętność. Not a chance. Now that I've got your attention. Rozmowa. If you're gonna kill me, then do it. I'm not sure I want to. Yet. I guess I cię potorturuję. Couldn't have made it into Alpha Protocol if you hadn't chosen me. What I want to know is why. I needed someone who could kill Shahid. Get the missiles back.
and keep their mouth shut. I needed someone I could trust. I didn't have much choice. Orders and all. That's your defense? Then it's mine too. I had my orders. We carry them out, send out agents, and we don't ask why. Say what you will. You had what it took to get the job done, and then some. That's why you were selected. It was my life. What life? You knew the odds going in. You wanted to serve your country. Well, this is it. If I stayed in the program, I'd have ended up like you. Or worse, like Parker. Then someone would have come along who owes one of their corporate buddies a favor. Halbeck or someone else. And we get used because we've been conditioned never to ask. Believe it or not, Halbeck's interests are our interests. We need their technology. No, we don't. They almost caused a war, and we helped them. For what? To secure some government contracts? If you're gonna kill me, kill me. If you're gonna ask for your life back, then Pina. Don't waste my time. My life? Now, how did you put it? Uh-huh, yes. What life? It was my choice to sign up for Alpha Protocol. Now I see where it leads. This program is all you know, Mike. Leave it, and you have nothing. Really, what are you gonna do? Get revenge? Expose the agency? No, coś w tym stylu. Came back because what you really needed was another mission. My goals are a little higher than that. Any last words? Yeah. Go to hell. Nie zabijam. Byśmy przerobani. I'm placing you under arrest. You're going down with the ship. They may not blow this place, and if they don't, then your home is going to be a courtroom for the next few years. If you even get that far. They'll probably claim you were acting without their knowledge. That you enacted Alpha Protocol, went rogue. Where are you going? Now that I'm out of the box? It's my world now. I helped shape it. It was easier than I thought. And it's time to make some changes, I think. I'm sorry it came to this, Westridge, but you taught me an important lesson. I think there's other ways of serving my country without Alpha Protocol. No właśnie. Watch the news. You'll see. No jak tam koniec ten? Jak to nam się ten... Aha, jeszcze mam surkowa. Tak, wszystkich będziemy dopadli. Aha, nie tego. Sprawiedliwość. Odejdź, znaczy cię... Please, agent, don't be a fool. Nie jestem idiotą. How dare you hit me? That's for Madison. No właśnie. That's for my life. I can keep this up all day. Now, tell me what else I can't do. You think you can give me orders? Think you have control of this situation? Thornton, hold on. I'll give myself up. Testify, if that's what you want. I can say what happened here, with your mission. And all I have to do is let you go. No nie, no, oszczędzę go. Przydał see, się. That's where you lose my interest. Ale on to tam ma. Co I żeś wciągnął? Reasonable about this. I suppose you think you've talked your way out of this. I know what matters to you, Leyland. And for the next few years, seeing you drag through courtroom after courtroom and watching Halbeck fall apart is enough for me. If it comes to that, you mean? It will, trust me. All the evidence I have is going exactly where it needs to go. I think you're in for some disappointment. So. The government won't allow my involvement with Alpha Protocol to be exposed. Alpha Protocol? What's that? They'll just deny it exists. Okay, cool. So, where a gdzie mina? Pewnie ją odpuściłam tam w tym tamtym miejscu. Mech. Sunset it is, Agent Thornton. Nie. Bywa. Pretty small boat. I have a lot of ocean to cover. Don't get any ideas. I wasn't.
Just stating the facts. Sure. I was. Why does everything I say have to be taken out of context? Oh, please. You've been speaking out of context the whole time I've known you. No i koniec! Oh, Jesus! A co się z wszystkimi tam podziało? Nie, nie było nic takiego. To nie takie zakończenie. Aha, 7 z 10, no właśnie. Nie uratował miny, która została zamordowana. Ojejku, tak mi przykro. No właśnie, bo chyba nie poszłam tamtą drugą stronę, tam gdzieś... No, trudno, nie można wszystkich uratować, wiecie. No ale szkoda trochę, no nie. No, dobrze, jak widzicie, mamy koniec. Naprawdę, gra bardzo fajna. Ale szkoda, że nie ten, że nie ma jakichś tych... napisów. This comes on the heels of a mysterious disappearance of Halbeck CEO Henry Leland, who vanished from his San Francisco office earlier this month. American law enforcement is cooperating with Interpol to locate him. Along with the indictments against Halbeck, several prominent Muscovite politicians and business leaders have been arrested in connection with the scandal. A series of coordinated bombings in the West Bank left hundreds dead earlier today, in an attack carried out by the Al-Samad terror network. In a video statement claiming credit for the attack, Al-Samad leader Ali Shahid said that these attacks would continue until Al-Samad's demands were met, demands which include a complete pullout of American troops from the entirety of the Islamic world. The attacks were carried out using a sophisticated new explosive gel, originally developed for the U.S. Army Corps of Engineers to clear mountain passes... Dobra, wiecie. Okej, to jakbym miała ocenić. Tak szybko ocenię, nie będę oceniać, rozwalać się na drobne, że nie wiem, grafika to bla bla bla. Tylko jako całokształt ocenię grę, no bo wszyscy widzieliśmy, jak to działało i tak dalej, i jaka była historia, i gameplaye, i tak dalej, i tak dalej. Więc oceniam na taką siódemkę. Solidny tytuł, tak jak mówię, niezbyt jakiś tam taki bardzo znany. Tak jak mówię, nie było ten całej serii, nie widziałam, żeby było u nas na polskim YouTubie. Więc jest cała seria, jak ktoś by chciał obejrzeć, zobaczyć, lub zachęcam was, żebyście sobie pograli też. Może będziecie inne wybory zrobicie. Ja grałam tak, jak grałam, po swojemu. No i wyszło to jakoś tak, jakoś wyszło. Nie było źle chyba, no nie? No faktycznie ta walka z tym bossem troszkę mnie wkurzyła, tak, ale udało mi się pokonać, więc polecam, jak ktoś nie grał. Każdy może, tak mówię, każdy inaczej pewnie podejdzie do tej gry i wybierze inne wybory niż ja. Ale tu macie taki wzgląd, gdzie starałam się nie zabijać wszystkich. Jak widzieliście, a pewnie to by było pomocne i tak dalej, i zobaczymy. Dobrze, no nic, dzięki za oglądanie całej serii. Mam nadzieję, że wam się podobała. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Byłoby bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się jutro, bardzo możliwe, że Watch Dogs'y chciałabym w końcu ograć. Z czym to się je tyle czasu po premierze już jest, już w ogóle, tak jak mówię, Legion wyszedł. Watch Dogs'y też chciałabym kiedyś zagrać. Watch Dogs'y Legion. Tylko te, nie wiem, ja mam takie zboczenie, że wolę zacząć od samego początku. Chociaż tam, wiecie, tam się nic... chyba się nie łączy za bardzo. Pierwsza część jest inna, druga część jest też co inna w innym mieście. Pierwsza mamy Chicago, druga chyba jest San Francisco. Trzecia jest w Londynie, ale wracają postaci, chyba Aiden jest w Legionie, można grać chyba ta, nie wiem czy ta druga postać, ta postać z drugiej części też jest ten główny bohater, nie mam pojęcia, ale tak mi się coś wydawało, że chyba też można go zwerbować czy coś. No nic, dzięki, cześć.